Jeszcze w ubiegłym roku Sejm opowiedział się za zniesieniem wprowadzonego w 2014 roku obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Decyzję w tej sprawie pozostawiono w rękach rodziców. Dzieci sześcioletnie będą zatem mogły we wrześniu powtarzać zerówkę lub pójść do pierwszej klasy. Nowelizacja ustawy nie przewiduje jednak obowiązku przedszkolnego dla tegorocznych trzylatków. Co zatem mają zrobić rodzice dzieci urodzonych w 2013 roku, dla których nie przewidziano miejsc w przedszkolach? Jak zagospodarować stworzone dla najmłodszych miejsce w szkołach? Kim zajmą się nauczyciele, gdy w podstawówkach zabraknie pierwszaków? Z tymi problemami musi zmierzyć się niejeden samorząd, także gmina Oborniki. W związku ze zmianą ustawy przed gminą Oborniki stanął dość poważny problem dotyczący naboru trzylatków do przedszkoli, a także zapewnienia miejsca dla sześciolatków w klasach 0. Pan burmistrz Obornik Tomasz Szrama podjął decyzję, że od września klasy 0 przeniesione zostaną do szkół podstawowych. Jednak rodzice nie muszą się obawiać, bowiem dzieci na tym na pewno nie stracą. Jesteśmy przygotowani na to, aby warunki zaproponowane w szkołach nie odbiegały od tych, które dotychczas były świadczone przez nasze przedszkola. Szkolne zerówki będą miały jednak nieco inny charakter niż dotychczas. Nauczycieli obowiązywać będzie 10-godzinny czas pracy. Dodatkowo będą oni sprawować opiekę nad dziećmi podczas ferii zimowych i wakacji letnich, co będzie dużym ułatwieniem dla pracujących rodziców. Podobnie jak w przedszkolach, dzieci w szkole otrzymywać będą 3 posiłki. Aby zachęcić rodziców do posłania swoich pociech do szkoły, na pierwszoklasistów będzie czekał również szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych. Szkoła zaoferuje szereg zajęć pozalekcyjnych. Planujemy zorganizować zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia sportowe. Moja szkoła oferuje również klasę sportową o profilu pływania. Wszystkie sześciolatki znajdą coś dla siebie. Każdy będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach dydaktycznych. Każda ze szkół w gminie Oborniki jest w pełni przygotowana na przyjęcie sześciolatków. Nabór do klas pierwszych przeprowadzony będzie we wszystkich placówkach. Rodzice wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola muszą złożyć do 31 marca.